ostatnio dużo mówiliśmy o sporcie, o wyborach w różnych klubach i temat szczególnie klubu Orlęta Łuków wraca jak bumerang, niekoniecznie z pozytywnymi wieściami. Artykuł w tygodniku siedleckim, czy klub Orlęta Łuków wytrzyma ataki po wybiciu się na niezależność Piotr Kiczela. Jak widać, gazety nie zawsze nadążają, no bo mają troszeczkę opóźnienia. Tutaj jest wywiad i opowieść takiej krótkiej historii Adama Kulika, byłego prezesa Orląt Łuków. Jest troszeczkę o tych wyborach. Nowym prezesem został Ryszard Wałachowski. No i jak dzisiaj się dowiadujemy z różnych mediów, chyba oficjalnie prezes Ryszard złożył dymisję, no i zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Jak mówi oficjalnie, nie widzi perspektyw na dalsze zarządzanie klubu. Co się będzie działo w Orlętach Łuków, tego chyba nie wie nikt. Czy sport wygra z polityką, pyta Piotr Kiczela. No ja niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dużo ciekawych wątków, zarówno dotyczących byłego prezesa, jak i byłego, ale ostatniego. Chodzi o Ryszarda Wachowskiego. Kto teraz będzie rządził klubem? Zobaczymy, czas pokaże. A skoro jesteśmy przy temacie wyborów, to tym razem opowiem o wyborach, tylko już nie tych związanych ze sportem, a tych związanych z polityką, no bo przecież w tym roku... Często się łączą. Często tak. W tym roku czekają nas na jesieni wybory samorządowe i Bartosz Szumowski we Wspólnocie Łukowskiej opisuje to, co działo się na ostatniej sesji Rady Miasta w Łukowie, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych. Radni orzekli w końcu, ostatecznie, że będą trzy jedynie okręgi w Łukowie. Były dwa pomysły. No, według obliczeń można było Łuków podzielić albo na cztery, tak jak to było wcześniej przed Jowami, albo na trzy. Projekt burmistrza zakładał trzy. Nie każdy z radnych zgodził się z tym pomysłem. Niektórzy chcieli wrócić do czterech, m.in. Mariusz Chudek czy Marcin Wysokiński, ale o tym to już będziecie mogli sobie doczytać w numerze najnowszym Wspólnoty. No pewnie każdy patrzy pod swoje... No to jak to przy wyborach, jak to przy wyborach. A zostając jeszcze przy Wspólnocie, to Marta Karwowska opisuje, jak wygląda... ile osób szczepi dzieci w powiecie łukowskim, a tak naprawdę z drugiej strony, ile osób nie szczepi tych dzieci. I okazuje się, że w ubiegłym roku jedynie dwie osoby swoich dzieciaków nie zaszczepiły, ale w roku 2016 było ich aż 42 dzieciaków. Także no, liczba jest dość spora. Apeluje tutaj Elżbieta Poddębniak, powiatowy inspektor sanitarny w Łukowie, o właśnie szczepienie dzieci. Okazuje się, że problem nie dotyczy tylko samych tych dzieci niezaszczepionych, czy też ich rodzin, ale w ogóle całego społeczeństwa, bo spada tak zwana odporność zbiorowa całego społeczeństwa przez takie rzeczy. Głośny temat, generalnie jest dość poważna dyskusja, chyba krajowa odnośnie tego, czy szczepić, czy nie szczepić. No to już się toczy od wielu lat, tak naprawdę. Dokładnie. No i chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi prawdziwej, no bo to jest chyba słowo klucz, nigdy nie uzyskamy. No, w medycynie tak samo, jak i w polityce są lobby, także... Jak najbardziej. Chyba nawet w medycynie. A my jak zwykle padamy tylko tego ofiarą. Dokładnie. I przechodzę do kolejnego tematu, gdzie ofiarą padł nie człowiek, chociaż pośrednio pewnie też, ale zwierzę. W powiecie ryckim, konkretnie w gminie Kłoczew, w jednej z małych miejscowości, pies niechcący, albo może chcący. Trzeba by zapytać psa. Albo bardziej autora tego, co zaraz powiem. Wszedł we wnyki, no i tam, tak jak lekarz weterynarii powiedział, najprawdopodobniej kilka dni no się szarpał, walczył, no bo był bardzo wychodzony i psychicznie też przeczołgany, no bo zwierzęta też mają swoje uczucia. I temat jak najbardziej też ogólnopolski. Przed chwilą też mówiliśmy o jednym ogólnopolskim. Dużo się mówi o kłusownictwie, o wyrzucaniu zwierząt, o złym traktowaniu. Zbliża się zaraz okres różnych majówek, wakacji. Tam ludzie też niekoniecznie sobie radzą tak, jak należy ze zwierzętami. Tak więc dołączam się do apelu, tak jak jest w artykule, żeby nie traktować zwierzaków jak zabawki. No i za to są dość solidne paragrafy. No i zwracajmy uwagę przede wszystkim na takie zachowania, jeśli widzimy. Od nas, tak więc lepiej niech tych zwierzaków będzie mniej, a będą miały lepszą opiekę, niż mają się po prostu szwendać albo być przyczepione do jakiegoś drzewa w lesie. Wracamy do łukowskiej wspólnoty i do Bartosza Szumowskiego, który opisuje ciekawą sprawę z Syrokomli.
tam 22 września 1942 roku niemieccy żołnierze dokonali mordu na 210 mieszkańcach tej wsi pochodzenia żydowskiego. Okazuje się, że jest to jedna z największych tego typu tragedii, tego typu mordów w naszej w ogóle okolicy. No i problem pojawia się teraz związany z ewentualnym pomnikiem, w jaki sposób można by upamiętnić i oddać hołd tym ofiarom. Z radą gminy walczy wójt, ponieważ wójt chciałby postawić takowy pomnik, natomiast wielu radnych sprzeciwia się i generalnie rada już od blisko 10 lat nie jest w stanie dać przyzwolenia zarówno temu wójtowi, jak i jego poprzednikowi na postawienie czegoś takiego. Takiego właśnie pomnika upamiętnienia. No właśnie, okazuje się, że radni nie mają żadnych konkretnych argumentów w tej sprawie. Miejmy tylko nadzieję, że nie jest to jakiś przejaw antysemityzmu. Bo, chyba o tą narodowość chodzi generalnie. Bo naprawdę sprawa jest trudna, bo interweniowała nawet kiedyś w tej sprawie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej i też nic nie skutkowało nawet tego typu napomnienie. Odnosi się do tego jeszcze dr Krzysztof Czubaszek, znany tutaj nam wszem i wobec specjalista do spraw Żydów w naszym rejonie. No i też wyraża ubolewanie na ten temat, mówiąc, że jest to spór bardzo małostkowy, bolesny, a jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszam Was do odczytania już w artykule. No, szeroki artykuł też. Ale bardzo ciekawy. Ciekawy. No i co, władzom życzymy, żeby jakoś doszły do konsensusu, no i tak jest. Racjonalną decyzję podjęły kiedyś, w najbliższej przyszłości najlepiej. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.